Ogólnie rzecz biorąc, kwestia jest taka. Rozmawialiśmy ostatnio o um, spółdzielniach. Rozmawialiśmy ostatnio o tym, e, kiedy rozmawialiśmy z Szymonem. Rozmawialiśmy o socjalistycznych zmianach i o tym, że, że e, fajnie by było, gdyby ten świat działał troszeczkę inaczej niż działa, nie? No, i jedną z rzeczy, których nie zdążyłem niestety powiedzieć, bo jakby debata z Szymonem była dość intensywna i ciężko było, ciężko było powiedzieć wszystko, co się chciało zakomunikować, a jednak uważam, że to jest dość ważne, żeby to zakomunikować, jest fakt, że nawet jeżeli spółdzielczy model nie jest dla wszystkich, a jest szansa, że nie jest, to że jakby równościowe podejście do pracy podejście do pracy, które zakłada, że nie, że firma nie musi stale rosnąć, stale się rozwijać, stale się jakby roz, ro, 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 rozrastać, jest, jest lepsze. Tak? Jakby nie potrzebujemy, to jakby jednym z największych takich okropnych mitów kapitalizmu jest to, że, my, że miarą sukcesu firmy jest to, czy ona rośnie. Bo po pierwsze, no, nie da się utrzymać firm w stałym wzroście bez naciągania pewnych statystyk. Po drugie, no, smutna prawda jest taka, że ten wzrost jest często robiony kosztem pracowników, że on jest robiony na plecach pracowników, którzy, którzy chcieliby coś zrobić, którzy chcieliby żyć godnie, którzy chcieliby żyć dobrze. I e, jakby sporym problemem jest to, że e, firmy się nie oglądają na, na to, czy im pracownikom się żyje dobrze. I nie, 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 jakby jest, oczywiście są wyjątki. Jestem pewien, że zaraz ktoś na czacie mi zarzuci, że no tak, ale nie wiem, firma mojej mamy e, jest, dba o swoich pracowników, jest dla nich bardzo dobra. No tylko <laughs> pytanie, do jakiego stopnia dba o tych pracowników, nie. Bo można dbać o pracowników, dając im dodatkowe dwa dni wolnego bez, bez pytania, się, bez zadawania pytań, a można stwierdzić, że ci pracownicy są równymi partnerami w firmie i że tak naprawdę to, to wiemy, że jakby duża część wartości zbudowana jest na nich, tak, że, że wartość. Moja firma nie dba o pracowników, ale zapewnia im dużo kawy. Tak, i owocowe czwartki. Ja rozumiem. Jest różnica między dobrem samej jednostki a czymś, nie rozumiem tego stwierdzenia Red Bavarian. W każdym razie, no, są pewne rzeczy, które gdybyśmy chcieli, gdybyśmy chcieli, moglibyśmy poświęcić dla dobra czy z perspektywy firm poświęcić, żeby, żeby, żeby całość, żeby, żeby nasz ogół miał e, dobrze, nie? E, no i problem polega na tym, że zwyczajnie decydujemy, że tego nie zrobimy, nie? Że jakby e, nasze podejście jest takie, że, że mówimy nie, sorry, nie bardzo, nie, 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 nie tego, nie, 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 to nie przejdzie. No pasaran. E, no i właśnie. I w związku z tym chciałbym... Wam pokazać chciałbym wam pokazać babeczkę, która troszeczkę o tym mówi. Mówi o tym, jak prowadzi biznes. Ale mam duży problem z tym, żeby znaleźć jej wideo. Więc dajcie mi jeszcze sekundę, to do do konkretne wideo. hmm Co zadziała? Mam, mam. Dobra, udało się. E Tak, Mattheldine Pendleton. Eee, mam ją, mam ją już otwartą. Tylko szukałem tego konkretnego wideo, a to nie było łatwo znaleźć. Eee, no i co nam ta bardzo miła pani może powiedzieć o o, 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 o pracy? For exploitation. So, I own a small business, but we all earn the same take-home pay rate per day, which is $250. Full-time workers work work four days a week at my place part-time workers work two days per week at my place for full-time workers this amounts to an annual salary of $70,200 per year which i know sounds very fancy but it only makes us lower middle class in los angeles where we are still feels pretty rich to us though cause most of us are used to being poor i have seven full-time employees and three part-time employees and my total annual payroll expenses for everyone including myself almost 600 grand per year now again remember this is total Tak? Jakby nie wiem, czy nadążacie, więc jakby powtórzę. Ona ma stałą stawkę dla wszystkich pracowników, którzy są na, na e, full-time i stałą stawkę dla wszystkich pracowników, którzy są part-time. A jeżeli, jeżeli przepracujesz u niej dzień i jesteś pracownikiem, pracownicą, osobą pracującą e, full-time, to dostajesz 250 dolarów. Tam nie pamiętam tej drugiej kwoty, w każdym razie tego. No i ona ma e, siódemkę pracowników nieetatowych. Tfu. Siedemkę pracowników full-time, czyli właśnie takich na pełny etat i trójkę pracowników na części etatu. Eee, nie, nie będę tłumaczył tego polski szabibu. Ta kwota, którą ona podała, to są jej łączne wydatki na to... Yy, aha, i ona podkreśla, że yy, jakby yy, to może nie jest bardzo dużo, w sensie, że ta liczba, która, do której ona dochodzi w ten sposób, nie jest, nie jest bardzo duża. Ale e, jakby to i tak jest bardzo duża różnica w stosunku do tego, e, jak zarabiali e, jak ona i, i reszta, reszta ekipy e, zarabiali, zarabiały e, zanim, zanim e, zatrudnili się w tym sklepie, nie? No i teraz. E, no. payroll expenses for everyone, including myself almost 600 grand 600 tysięcy, 600 tysięcy dolarów rocznie wydaję na mm, zatrudnienie. Now again, remember, this is total payroll expenses, but I only earned that 70,200, like everybody else. Let's... Tak, ona zarabia 72,500, 72 uh, tak samo jak wszyscy inni pracownicy. To jest bardzo ważna część. Imagine, though, that I instead paid all of them minimum wage, and I just kept the rest. Minimum wage... for my company in LA, is fourteen twenty-five per hour because we have less than twenty-five employees, which at our spiffy four-day work week amounts to twenty-three thousand dollars per year for a full-time worker and a little under twelve for a part-time worker. Here would be my total employee payroll at minimum wage, and this would be my pay. This is what most bosses are doing. Okay, this is going to be a great lesson in labor exploitation. So I own a small business, but we all earn. Okay, this is going to be a great lesson in labor exploitation. This is what most. Gdyby płaciła minimalną, ona z tych 600 tysięcy, które normalnie wydaje, 418 tysięcy zachowałaby dla siebie rocznie. I tak wygląda e, zatrudnienie pracowników na płacę minimalną. E, ona naprawdę e, w fajny, bazowy sposób pokazuje, e, jak dlaczego kapitalizm jest strasznie zjebanym systemem. I e, jakby jeżeli. Chcemy zmian? Czy dam link? Oczywiście, że daję link. <kłysy> Jeżeli chcemy zmian, to musimy, to musimy sobie radzić z takimi rzeczami, jak to, że ona, że, że, że większość pracodawców nie jest taki, takich jak ona. Ona nagrała jeszcze dużo wideo. Okay, nie widzę TikToka. Days a week at my place. tiktoka. W to jest rzecz, którą ona jakby tłumaczyła. Mam jeszcze jedno wideo, gdzie ona odpowiada o, o, na temat paru innych rzeczy, e, jakby wciąż powiązanych z tematem, ale ona jakby zaznacza, że e, po pierwsze jej, jej tydzień pracy trwa, trwa 4 dni, e, a po drugie, że e, czyli, czyli jakby każdy pracownik pracuje na pełny etat 4 dni, nie 5. To jest też super, nie? I ona płaci im, nie płaci im godzinów, tylko płaci 250 dorączki za przepracowany dzień. Wyobrażacie sobie dostać 250 zł codziennie po, po, po pracy, w sensie za skończony dzień pracy, że to nie byłoby super. A co dopiero 250 dolaresów, nie? Duża część z nas nie, nie wypracowuje takich, takich liczb, z tego co pamiętam. Jakby. Jest dni pracy w miesiącu A... chyba więcej niż 20-22. Coś takiego. Nie pamiętam średniej. Mm. Chyba, że pracujesz przy wykonywaniu testów na lotnisku, tam niezły przekręcik leci, co? Co to znaczy? 22 razy 250 to mało. Tak? To jest 55000 tysiąca złotych. Jestem. Muszę, muszę ci powiedzieć, że... Muszę ci powiedzieć, że mało osób w Polsce zarabia 5500 zł. To już jesteś. Zarabiając, zarabiając 5500 złotych netto to, to jesteś chyba w 10% najbogatszych. Nie no, już rozmawiajmy o netto, nie. Więc... Jesteś, nie masz zdolności kredytowej, bo nie masz umowy o pracę pewnie. Znajoma, która pracuje na kasie na lotnisku, w miejscu robienia testu na lotnisku wyciąga ręki, do ręki 11 tysięcy złotych, what the flying fuck? Znaczy dobrze dla niej, ale what the flying fuck? Umówmy się. Uh, mam za to dowolny owocowy dzień tygodnia. No nie no, dobrze, LA jakby wiesz. Ja wychodzę z założenia, że po prostu sprowadzanie wszystkiego do wszystko, ma zady i walety, niekoniecznie rozwiązuje nasze problemy, nie? E, jeszcze jeden materiał od niej, który jest komentarzem do, do jakby ludzi komentujących jej poprzednie wideo. Video where I was talking about wage theft and I was talking about how I own a small business, yes, but I also have the exact same salary as all of my employees, uh, the same day rate, anyway. Some people work part time, we all have the same take home pay for the day. Uh, but just in case anybody's confused, that is in fact my only compensation from the job, yeah. We actually do profit sharing, so um, when there is extra profit throughout the year, we'll do things for everybody. Like for example, recently we had some extra profit from a big sale. <inaudible> And like everyone have really shitty cars. So I actually talked about this. The business bought everybody who needed one a new car. Paid off the remaining car loans for anybody else who liked their car, but still owed money on it. And put the option out there for a couple people who didn't drive. Like, hey, if this changes in the future and you want to drive, we got you. Uh, yeah, so we do shit like. No więc tak, pani, której podważano to, czy zarabia 70, czy zarabia tylko 72 000 dolarów rocznie, tak jak jej pracownicy, powiedziała, że tak, wprost. Eee natomiast jednocześnie jeżeli w biznesie pojawiają się pieniądze, które jakby przekraczają ich zarobki, to są inwestowane w firmę i pracowników. Pani kupiła części ludzi samochód, znaczy firma kupiła części ludzi samochód, części ludzi spłaciła raty na ich samochód, tak? kredytowe, A tym osobom, które nie, obecnie nie jeżdżą, powiedziała: OK, ale jeżeli będziecie chcieli, czy chciały mieć samochód, to mamy odłożone pieniążki, żeby wam je kupić. Pomyślcie, ile jakiej ilości osób zmieniłoby to życie, gdyby ich praca tak do nich podchodziła. To co ona mówi mi się nie dodaje, 4 dni w roku, razy 250. Na czym polega jej biznes? Ona chyba robi biżuterię i ciuchy. Jakby można zobaczyć po ilości rzeczy, które ma do siebie przyczepione, że, że biżuteria jest jej konikiem. Walencja, nie wiem dokładnie, jak to się przelicza. Jakby. Nie wiem, czy w tym poprzednim wideo, jakby było. Tak, tak, ja wiem, ja wiem co mówisz, ale. No, być może mają taką stawkę. Wiesz, wiem, wiem, gdzie może być różnica. Bo stawka. 72,500 to będzie stawka brutto. Ona powiedziała, że oni do ręki dostają 250 dolarów. A jakby pensje roczne są podawane brutto zawsze. I dlatego ci się nie zgadza. I tak to tak. I na końcu roku, próbujemy raczej zróbmy to, co możliwe. Więc nie ma złotych pieniędzy w tym roku. Redistribujemy to i reinwestujemy cały czas. I... That I To salary. on Babeczka jakby obstaje przy tym. I to jest jeszcze jeden, jest jeszcze jeden. No, to wydaje mi się, że wyjaśnia. I jest jeszcze jedno, jest jeszcze jedno, gdzie ona mówi, co by się zmieniło, gdyby jej biznes zbankrutował, bo to jest jakby też ważna część jakby całej tej rozmowy. I jakby. Bardzo mi się podoba idea tego, że po prostu ona wydaje pieniążki, znaczy, że, że ten biznes wydaje pieniądze w taki sposób, żeby nie mieć. Żeby być na zero na koniec roku. Inwestujemy go w pracowników, inwestujemy go w firmę. Staramy się cały czas dbać o to, żeby wszystkim w tej, w tej pracy było dobrze. I jakby, jeżeli jesteśmy w stanie stworzyć taki kolektyw, kolektyw ludzi, którzy czują się dobrze na swoim miejscu, którzy czują się dobrze tam, gdzie są, to ci ludzie będą, koniec końców, bardzo produktywnymi, bardzo pozytywnymi pracownikami, na których przede wszystkim można polegać, bo oni wiedzą, że oni wypracowują sobie Swoją własną pensję, swoje własne zarobki, swoje własne benefity. Uwaga, wpadłem teraz na pomysł. No, słucham, chifen. Znaczy, czytam chifan. Nie no, chodzi mi o to, że załoga będzie jakby bardziej lojalna i nie będzie im się śpieszyło na przykład, żeby odejść z tej firmy. To jest bardzo ważne. W Januszek się pieniądze są inwestowane w samochody pracowników, a dokładnie w Porsche szefa. Tak, jakby to było, to była jedna z tych rzeczy, na które ludzie narzekali w trakcie pandemii, nie? Że jakby uh, I kończy, się, kończy się tym, że pracownicy dostają gówno, a, pra, a pracodawca mówi o, ale, ale przecież nie sprzedam swojego Porsche, no bo come on. Okay, small, więc jakby to jest problem. Czy zawsze mówił, jakie patologie były w PGR-ach czy innych państwowych? Teraz pracuję w Korpo i te patologie tam się tam wszystko przebijają. Eee, Mąkę zjał. Ile? Bo nie widzę. Mąkę. Co ty napisałeś? Hmm, co jest ja wspominałem, że sprzedaż dóbr luksusowych w pandemii wzrosła? Tak, ponieważ najbogatsi ludzie się bogacili w trakcie pandemii. Nie, nie, patrzyłem na co, na co... A nie, to... Okej, okay, dobra, jak napisał niemąkę. Eee, Okej, okay, dobra, to jeszcze spojrzymy na jedno wideo. E, bo, bo, chciałem wam pokazać, chciałem wam pokazać... Znaczy, ja mam powiem tak. Mój były pracodawca taką sytuację, że miał dział kreatywny, który miał tworzyć rzeczy. Dział był umiarkowanie kreatywny. E, Dobrej nocy, Aleks. E, mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze tego. Mam nadzieję, że Ci się podobało przede wszystkim to, co dzisiaj robiliśmy. E, natomiast e, miał dział kreatywny i potem dział kreatywny było podpięte. Znaczy tak słyszałem, nie mogę powiedzieć, że tak było naprawdę. Bo nie mam dowodów na to, więc wiecie, tylko słyszałem, że tak było w Robloxie: że poddział kreatywny był podpięty z wyścigowy samochód, który jeździł sobie na wyścigach, jego tankowanie. Eee, więc. Kto jeździł tym samochodem? Nikt z tego działu. No dobra, i jeszcze jedno, jeszcze jedno, jest jeden materiał uh, od tej babeczki, i myślę, że będziemy mogli, mogli, mogli uh, skończyć to. Are the risks, I um, the is than me. Tak, i mówimy o zagrożeniach, które, o ryzyku, które, które ona jako przedsiębiorczyni ponosi, tak? Biznes jest uh, oh. <coughs> osobnym bytem od niej. Uh, me, with its own FEIN and all of the business's debt is taken out under the business's name with that... -E Biznes, jakby całe, całe zadłużenie firmy jest na firmę, nie na nią. FEIN and I'm not a personal guarantor on any I ona nie gwarantuje that, tego długu. Um, so, I guess if the business folded, I'd lose my job. Just like all of my employees. And. And then we'd all just go on unemployment because I'm eligible for that. Um, and someone payroll like a regular employee tego. would be. So then I guess uh, we'd all just go get new jobs. All of us. And that's it. That's. That's the risk. Ha, ha. Now maybe no, alternatywko z tym moim pracodawcą wydaje się strasznie bazowa, nie? Jakby zrzucę wam jeszcze link do tego, bo wydaje mi się, że to jest bardzo fajny materiał dotyczący e, dotyczący e, ryzyka, które przedsiębiorca ponosi, e, szczególnie jak, jak w Polsce to chyba spółki zo wpadają dokładnie w te same zabezpieczenia. Że, jakby osoby, które zarządzają takimi spółkami, nie są, nie gwarantują osobiście tego. Nie, nie gwarantują swoim majątkiem zobowiązań firmy. Ta pani prowadzi, znaczy jest, ona prowadzi firmę i ona, zapytana przez kogoś na TikToku o uh, jakby, o jakie ryzyko ponosi. Bo ktoś tam powiedział, że now go through the risks each of you have if the business goes belly up. Your employees and yourself, tak? Czyli została zapytana o to, jakie ryzyko poniesie ona, jakie poniesą jej pracownicy, jeżeli biznes się wywali. No i powiedziała. Założyła firmę, ma tam pracowników i pracuje. Zarabia tyle, co swojej pracownicy, resztę zysków inwestują w pracowników i w firmę, żeby, żeby wszystko było dobrze, nie? Można powiedzieć sobie z zarządu polskiej spółki, zawtedy wtedy jakimś się udowodni, że zjebały wpędzając spółkę w długi i nie zgłaszając podłości w terminie. No, to jest wyjątek. Ale jeżeli myślę, że w Stanach też znajdą się takie, takie cuda, no, przez większość czasu jesteś tego. Eee... Jesteś, jesteś in the clear, nie? Eee... No. Odpowiedzialność przedsiębiorcy Kek mieliśmy na przykładzie Żygowskiego, jakiemu biznes zbankrutował, sobie założył nową. Ja...